Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie, będziemy sobie ćwiczyć na ujeżdżalni. W końcu słoneczko pięknie wyszło i poustawiamy na kanadzie różne przeszkody. To też jak wsiądają, to zobaczycie. Nawet ustawiłam małego krzyżaka, ale to bardziej na to, żeby ona podniosła nogi w galopie. Wiecie, o co chodzi, bo skokiem, no mówię, tego nazwać nie można. Więc spokojnie, w sumie Hakamada za miesiąc kończy 5 lat, nie wiem czy sobie zdajecie z tego sprawę. Mój koń kończy 5 lat. Wow, gdzie to zleciało w ogóle, nie? Haki. No i outfit na dzień dzisiejszy się prezentuje tak, Hakamady. Pożyczyliśmy o głowie Wilbera, które na nią pasuje. No tak, pira z drzwi, ale pasuje, więc będziemy testować, jak się sprawdza, to wam dam znać. To jest taki side pull skórzany, o. No. No i w sumie widzicie, jak Hakamada teraz w czarnym, w całym sprzęcie wygląda. No mi się, no podoba mi się, ale mówię, no kurde, tak każdy koń ma czarny sprzęt i dla mnie to nie robi takiego wrażenia, wiecie? Ale jak ma koniakowy na sobie, tak, Haki? To już lepszy jest, tak. To już jest, tak, super koń. Brawo, tutaj mam smaczka dla ciebie, proszę bardzo. Proszę, koniu. No. Więc tak. Specjalnie dla was ubrałam czarny sprzęt Hakamada, nie? No i tak jak mówię, w tym siodełku na razie sobie jeździmy. Ma podkładkę wełnianą, więc amortyzuje tam wszystko spokojnie. Tak, Haki? Tu mamy w ogóle właśnie kawaletki na kłus. Zobaczymy. Specjalnie widzicie, zrobiłam tak, że ona na przykład te dwie pierwsze są niżej, a te są wyżej. No żeby Haki ogarnęła, że trzeba te nogi podnosić, bo ostatnio na ląży fajnie chodziła, więc mam nadzieję, że dzisiaj poprawi. Tam mamy kawaletkę na galop, tutaj krzyżaka, tu jakaś przeszkoda, ale tej przeszkody raczej nie będziemy chyba skakać, bo tutaj jest kałuża. Sztuczka, znaczy to nie sztuczka, to generalnie jest bardzo przydatne te przybliżenie zadu i tu, o zobaczcie, ta już od razu, jaki koń super, ty już patrzcie, jaka chętna do współpracy, no koniu, to żeś mnie zaskoczyła w tym momencie. Ja nawet ręki nie musiałam podnosić. Tam i zad podstawiła. Super koń. Dobra, nie wiem jak te wodze, bo to mu rozmiar kop jest dla Wilbera to o głowie. Nie no, hit. Czekajcie, czy to w ogóle ma rację bytu. No przekręcone. O matko bosko. Idź jak, idź, no. Idź. Na razie ci nikt nie każe robić. Aha, ty robisz jakieś zady. Co ty kminisz, koniu? Nie mam pojęcia, ale muszę wodę zrobić fajnie. Poczekaj. Tu idzie tak, nie? Dobra, i weź tak trochę się nie ruszaj. Tu trzeba ustawić. O, pięknie, dobra. Teraz powinno być ok. Jak się obraziła, że nie dostała smaczka za piruety. No ja cię nie prosiłam, koniu, no to wiesz. No. Chociaż czasami jakbym na przykład Piaf zaproponowała sama, to też to by dostała nagrodę, bo w sumie kurde. Wiecie o co chodzi, nie? Czasami trzeba korzystać, bo niektóre rzeczy konie same proponują, a wcale ich nie uczyliśmy. Na przykład ostatnio co? Chody boczne żeśmy zaczęli, a Hakamada mi zaproponowała. Czajcie to? No ze siodła po prostu. Wiadomo już, że się mi to tam umiałyśmy, ho, ho, ho. Bardzo długo te chody boczne. Nawet jak już miała 2 lata, to już umiałyśmy. No ale jednak, kurze, siodła nigdy nie ćwiczyłam, a tam idzie w bok. Dobra, więc zobaczymy. Dzisiaj standardowo ćwiczymy właśnie te chodzenie szybkie wstępie. No. Tak, super, koń. Proszę cię bardzo. Patrz, no ty jesteś dobra. Co tu grzywa? Ty wcięliście tu grzywę, ktoś koń zgubił. Ale nie kłus. Tak. Raz i dwa. Tak, ale nie kłus. Dobrze, dobrze, koniu. Tak, tak, tak. Prrrt. Super. Pięknie bujany ten stęp był. Gratuluję, koniu. Gratuluję pomyślności. W ogóle ktoś mi zarzucił w ostatnim filmie, że jak ona wyłamywała, to ja ją tutaj dawałam smaczka. To był po prostu zły moment
nie ogarnęliście, bo w sumie ja wycinam tam kawałki i robię też tak czasami, że coś Akawana robi, a potem ta wyszła do kałuży hit. A potem nagle wycinam taki serio. Wycinam i inną część wstawiam. Więc nie sugerujcie się tym wszystkim, spokojnie, ja wiem co robię generalnie, więc na pewno nie ma takiego czegoś, że ona wyłamuje i dostaje nagrodę za to. Bo nie o to nam chodzi, prawda? Nie haki? Więc dzisiaj postaram się wam pokazać, że jak wyłamie, to jedziemy dalej jeszcze raz na przeszkodę. Jej, jaka ty dzisiaj elastyczna jesteś. Już czuję. O proszę, o, tak. Dobrze, pracuj grzbietem jak chcesz. Dobry koń. Ale dalej, dalej, dalej. Znaczy, tu widzicie, postanowiła sobie, że się zwolni. No to tak to nie. Tak to nie, koń. I dawaj, spróbujemy na kontakt bardziej, żebyś ty taki... Tak. Tak. A głowa na dół, bo idziesz jak jakiś teraz żyraf. Żyraf, o super. Dawaj żyraf, no. I teraz, no. Pięknie, super. Koń. Proszę cię bardzo. Teraz było ładnie, okej? Okay? W ogóle takie coś robię, wypinam, że biorę smaczka, mam jednego w ręce, jest cokolwiek, sobie po prostu szykuję, żeby ten timing zachować. Wiadomo, że nie dajemy za każdym razem, no bo ciężko by było na przykład, nie wiem, skoczyć przeszkody i zaraz po niej smaczek, bo koń będzie za każdym razem się zatrzymywał po przeszkodzie, no to na tym to nie polega. Ale po dłuższym czasie właśnie ja zrobię takie dłuższy czas, wydłużam, ona skoczy, przejedziemy nawet jedno koło i dopiero wtedy ją zatrzymam, wiecie, żeby ona tak jak kiedyś nie robiła, że skacze i hop się zatrzymuje za przeszkodą. To ani nie jest zdrowe, ani ten, ale na początku w każdym bądź razie jak ktoś tak robi, to czemu nie? Ale musicie pamiętać, żeby wydłużać ten czas potem, nie? Żeby faktycznie za każdym razem nie dawać do smażka za przeszkodą, a przynajmniej trochę po. Tak, i dalej na przeszkodę. Dobrze! Pójdziesz na drągi. O, super! Tak, widzicie. O, ja zamieniam właśnie... Tak. Zamieniam tego smaczka ze przeszkodą na głaskanie na przykład. No i to też dla niej jest nagroda. Aczkolwiek nie taka mocna jak smaczek, wiadomo. I staram się to przeplatać po prostu. Ale dzisiaj sprężysta haki. Tak. Zmiana. Dobrze. Patrzcie. O. Dobrze, jeszcze raz. Oj, widzicie, no. Smaczka nie dostała, więc o to chodzi. Jeszcze raz przygotuję ją bardziej. Dajesz. Hop. Tak, super koń. I teraz jest pochwalenie. O, po dłuższym czasie na przykład. A ona dalej chce, no dobra, okej. Okay. W takim razie nie chciała się zatrzymać po smaczka. Jej wybór. Super. Nie no koniu, ty dzisiaj coś się wybiegać. Tak. Jak ty pracujesz dzisiaj grzbietem. Patrzcie na cień. Super. Hop. Tak. I dawaj. Dobrze koniu. Tak. Dawaj jeszcze raz. Dajesz. I wylicz. Hop! Tak! Dobrze. No i to lepiej na tym. Nie tak to lepiej, że ja nie mogę. Ja nie mam kondycji. I teraz na tego drąga. Tak! Dobre! To było dobre, koniu. Tak, bardzo dobrze, świetnie, dobry koń,
Super. Tak. Dobry koń. Tak. Super koń. Tak. Wiemy. Pięknie. Świetnie koniu. Tak. Tak. Dobry koń. Nie no, świetna jesteś. Patrz jak ona zjeżdża i ściągła w siodło. O. No zmęczy się koń ty. Super koń. Zostaw koleżankę. A co się tak patrzysz na nią? Chodź. Taki. Dawaj. Chodź, chodź. Patrz ty, no widzisz, ty jesteś taki agent B. Osiam. Tutaj, do lizawki pójdziemy. Tak, koniu? No, koniec treningu. Tu mam lizawkę. Dobra, chodź, chodź, chodź. Chodź z tą lizawką. Pam ci, koniu, proszę. Czy ty chcesz to jeść? No ja muszę iść sprzęt schować, dobrze? Ściągam, pogoda fajna. Pogoda fajna, tak? No, proszę państwa, na koniec taki zajada sobie. Tak? Jedzonko, wytarzały koń. No, w ogóle jest z góry i zobaczcie, jak ona wygląda na tym. Jeszcze koło po prostu ci się skiniło. No więc, a w ogóle siebie, nie, pokazywałam siebie. No i tyle, no, fajny trening. Zobaczymy. Ale myślę, że wrócimy na razie jeszcze do tych takich bardziej płaskich. A na ląże ją będę brać na drągi, bo widzę, że ma trudność w galopie. W galopie ma trudność, bo w kusie to wszystko fajnie idzie. Ale w galopie ma trudność, szczególnie na zakrętach. Tak, koniu? No musimy ćwiczyć, musimy. No. Więc ja się z wami żegnam i do następnego odcineczka. Pa, pa!